Witajcie w kolejnym filmie z Hiszpanii. Dzisiaj zaczynamy tego vloga prosto ze słonecznej plaży, na której, jak możecie zobaczyć, wygłupów nie ma końca. Jest tak ciepło, można powiedzieć nawet, że gorąco. Postanowiliśmy dzisiejszy dzień spędzić właśnie na plaży, odpoczywając. Miłosz gra w piłę, a dziewczyny się wygłupiają na plaży. A ja gram z Miłoszem w piłę. Ciach. 1-0. Zobaczcie, ile dzisiaj osób na plaży. Jest tak ciepło, jak mówiłem, gorąco, że duża część nawet się opala. Słoneczko świeci, mamy godzinę chyba 12:30 i jest naprawdę ciepło. Sprawdzaliśmy dzisiaj wodę, no nie jest zbyt ciepła, wiadomo, grudzień. No ale też nie jest jakaś lodowata, żeby się nie dało do niej wejść. Tam widzicie, pani wchodzi do wody, będzie się kąpać. Tak, są niektóre bardzo ogromne fale. A tam, jak daleko zobaczycie, nie wiem, czy to kamera zbliży. Tu. Sam próbuję namierzyć teraz, chyba źle. Jeszcze raz. Jeszcze dalej. O, tam daleko widać ten najwyższy budynek w Benidormie. O, tam daleko. Także my sobie tak spędzamy dzisiejszy dzień, nic nie robiąc, odpoczywając. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Idziemy sobie teraz do sklepu, do Carrefoura, takiego większego. Idziemy takimi skrótami. Zobaczcie, to jakieś takie jakby slumsy chyba. Muzyczka grała wcześniej. Oczywiście moja żona kochana miała trochę stracha. No ale to jest wpisane w ryzyko podróżnika. Ale musimy przejść tutaj jeszcze kawałeczek. I tam za tym ogrodzeniem chyba już jest sklep. Jak dotrzemy cali i zdrowi, to pokażemy wam trochę cen w Hiszpanii. Może porównamy tutaj Carrefoura. Jeszcze nie byliśmy w sumie w tym Carrefourze. Porównamy ceny do Mercadony. Zobaczymy, gdzie jest taniej. Jak na razie to robimy wszystkie zakupy w Mercadonie i ceny są jak najbardziej na plus. Tu możecie zobaczyć, jak żyją. Takie baraki właśnie, chyba że jakieś ogródki to są. Jest taka szansa, no nie wiemy dokładnie, ale nie za ciekawie to wygląda. Także mamy jeszcze jakiś kilometr takim właśnie skrótem i powinniśmy być już w sklepie. I właśnie wchodzimy teraz na parking już tutaj Carrefoura i teraz idziemy w tamtym kierunku i tam będzie wejście do sklepu. Także udało nam się przeżyć tą troszkę extreme drogę. I jesteśmy już w Carrefourze, zobaczcie, ile tu jest kas. To jest masakra jakaś i ogólnie jest tyle ludzi, że nie spodziewaliśmy się, że będzie tak tłoczno. Jak na razie to w każdym sklepie, w którym byliśmy, było dość luźno. Ale kolejki nie są duże do kas, tak jak u nas na przykład przed świętami. Jest 35 kas. Policzyłeś? Nie liczyłem, ale zobaczyłem i tyle jest kas. Zobaczcie, choineczka z Mikołajami. Choineczek
Możemy wziąć wózeczek. Euro? 1 euro. No i 1 euro nam odblokowało koszyk. Ale fajne, lekkie koszyczki. Także wchodzimy do sklepu i zobaczymy, jakie tu mają ceny. Tak, chleb taki tostowy, duży. 1,99 euro. Oczywiście to ceny są teraz z Carrefoura. 11 takich bułeczek, takie jak u nas są poznańskie w Polsce. Euro 10. Chlebki takie większe. 2,79 euro. Innych tutaj tak szczerze to nie widzimy, żeby były. Teraz owoce. Ananas euro 0,9 za kilogram. Kiwi 2,59 za kilogram. Pomarańcze 0,99 euro za kilogram. A tu są mandarynki takie z liśćmi jeszcze. 2,95 za kilogram. O, jaki wór duży. No tam pokazywałem właśnie, wcześniej były za euro, tak i tutaj. Ziemniaczki. Euro 79. Ziemniaki bardzo duże. Tu są takie jeszcze wędlinki, ale takie pakowane. Na przykład taka paczuszka. 225 gram. 2,09 euro. Takie większe w dwupaku 3,75. Tutaj 2 euro. Wędliny są różne ceny. Czyli ciężko tutaj coś takiego konkretnie wam pokazać. Tu są po 2 euro. No to jest kurczaka. Takie coś. Tutaj takie trochę lepiej wyglądające te wędliny. 2,55 za 250 gram. Tutaj za 450 gram 3,45. Więc różne te ceny. Tam jest ogólnie stoisko też, gdzie pani może ukroić z kawałka wędlinę i sery. I tam z tego co widziałem, to ceny wędlin zaczynają się od 12 euro. To jeszcze pomidorki, 2,35 euro, takie z kiścią. A tu takie zwykłe pomidory, 2,15 euro. Ale takie niezbyt czerwone są jak na nasze polskie standardy. Troszkę im brakuje jeszcze chyba. Coca-Cola, jeśli ktoś lubi, 4-pak, 4 razy 2 litry, 7,36 euro. I na przykład jeszcze takie mleko w butelce, 1,5 litra, euro 39 za taką butlę. Jesteśmy już po małych zakupach w Carrefourze, ale powiemy wam, że wydaje nam się, a nawet jesteśmy pewni tego, że jest drożej jak w tej Mercadonie. Za takie małe zakupy zapłaciliśmy 19 euro. Miłosz jedynie kupił sobie plecak. Pochwal się, jaki masz plecak, kolego. Taki. No. Teraz będziesz mógł nosić. Na wycieczki. No. A my sobie teraz zjemy po małym lodzie i idziemy na jakiś obiadek na kemping. A potem może wskoczymy jeszcze do Mercadony, pokazać wam produkty podobne, te co tutaj nagrywałem. A dziś jesteśmy w Mercadonie, tak jak wam wczoraj mówiłem, bo mamy już nowy dzień. Pokażę wam dzisiaj ceny w Mercadonie, jak wyglądają. To może zaczniemy od sera. Znajdziemy tutaj jakiś serek. Taka gouda 300 gram. Na przykład kosztuje 2,15 euro. Czyli za kilogram wychodzi 7,16. Wędlinki pakowane po 400 gram, takie wiecie, 3,37. Tu jest na przykład też taka większa wędlinka, 450 gram, 3,45.
takie gotowce to są. Ceny ogólnie tak jak widzicie. Mama patrzy jakieś mortadele na niedzielę. Bo dzisiaj niedziela. Mama się coś śmieje. Słyszałam, że we Włoszech i w Hiszpanii jest dobra mortadela. Tutaj na przykład takie parówy pakowane w czteropaku za euro 68 za 704 gramy. Tu mamy pomidorki takie, zobaczcie, luzem za euro 55 za kilogram. Ziemniaczki euro 79 też za kilogram. Mandarynki Euro 99. A jabłuszka, zobaczcie, Euro 59 i Euro 99. I tutaj mamy pomarańcze. I pomarańcze kosztują Euro 89 za kilogram. Tu jeszcze mamy bananki Euro 45 też za kilogram. Olej litrowy kosztuje euro 45. Taki jeden z tańszych wam pokazuję, bo są mi też droższe. Ale te droższe to już z oliwek, takie typowo prawdziwe oleje. To już na przykład 8,25 euro za litr. Teraz trochę pieczywa wam pokażę. Taki chlebek 800 gram euro 50. Bułeczki po 30 euro centów. Chlebki, z tego co widzę, tak kosztują. Maksymalnie jest ten ciemny, najdroższy, 20 euro. A my ogólnie kupujemy takie bułeczki, odkąd tu jesteśmy. 11 takich bułeczek, euro 10. Są bardzo dobre, pyszniutkie, takie jak w Polsce poznańskie. Zbierzemy, ile bierzemy? Jedną pakę czy dwie? Jedną pakę? Proszę, jedna paka. No, mini hamburgerki takie. 8 jest. Mhm. Ciekawe, jakie kotlety do tego są. Takie maluśkie chyba. No, a tu są takie większe. No, takie standardowe już. A tu zobaczcie, taki duży chleb tostowy. Taki ogromny. Euro 25 kosztuje. 820 gram. 26 kromeczek jest w takim chlebku. Teraz takie masełko, na przykład takie kosztuje euro 45 za 500 gram. No takie lepsze masełka kosztują nawet 3,55 za 250 gram. Ceny są, no, dość różne. Tutaj mamy mleczko. Na przykład euro 0,4 za litr. A tutaj mleczko litrowe kosztuje 91 eurocentów. Wracamy sobie powolutku już na kemping. Ale zobaczcie, jakie tu są jeszcze kwiaty w grudniu. Mamy dzisiaj 24 grudzień, Wigilię. A tutaj tak pięknie kwitną kwiaty. Myślę, że w ciągu lata, w sezonie mają większe te kwiaty, jest ich więcej, no ale mimo wszystko jest grudzień, a tu jeszcze kwitną. Tu na ulicy widać, tu są fioletowe, tam daleko są czerwone. A u nas szaro-buro, z tego co wiemy, i sypie śnieg. To zobaczcie, taka pogoda, cieplutko. Mamy praktycznie południe, jest koło 12 właśnie. Jesteśmy już po zakupach ostatnich przed naszym powrotem. A teraz idziemy sobie na kemping. I myślę, że nagram wam jeszcze, jak wygląda ten kemping wewnątrz. Tak na szybko. I tak wygląda wjazd na kemping. Tu jest szlaban
przy którym trzeba się odbijać przy każdorazowym wjeździe. Dostajemy kartę. Tutaj są pralnie. Zaraz na samym wstępie jest pralka. Tu są pralki i suszarki, z których można korzystać. A tu macie ceny, o. Zobaczcie. Pralka 5 euro, suszarka 4, a jak bierzecie zestaw, to 8 euro. No i tutaj dalej wchodzimy sobie, jest recepcja po prawej stronie. Tu są sanitariaty pierwsze, które tak wyglądają. Kibelki w takim stylu. Umywalki z lustrami i prysznice. Coś takiego, jeśli chodzi o sanitariaty. Tu jest takie miejsce, gdzie można sobie usiąść przy stoliku, odpocząć, coś zjeść. Tam jest restauracja mała, a tu jest basen, który obecnie jest nieczynny. A tutaj można jeszcze sobie przejść między tymi budynkami. I tutaj można sobie zrobić grilla. Zobaczcie, ile stanowisk do grillowania. A po grillu można sobie tutaj usiąść i sobie zjeść to, co usmażymy. No tak wygląda basen. W tamtym kierunku jest plac zabaw, to wam potem pokażę. Tam są domki, które można też sobie wynająć, takie bungalowy, mniejsze. Jednak mają w przodu tylko taki mały tarasik. A my mamy tutaj, tu jest jeden, a my mamy ten drugi. Także tu jest nasz domek, ten drugi, jak wam pokazywałem wcześniej. Tu są bungalowy, tak jest, tylko z takim małym tarasem na zewnątrz. Są dużo mniejsze jak ten nasz, bo u nas jeszcze jest ten ogródeczek z tyłu. Tu zobaczcie, są miejsca, gdzie można zmywać naczynia. Tu są kosze, czyli praktycznie mamy obok naszego stanowiska kosz, a tak wyglądają parcele. Jedne są większe, drugie są mniejsze, węższe, szersze. Różnie chyba kto co potrzebuje. Tutaj zestaw Kiki Świat. Taką mają parcelę. Ta część jest głównie właśnie zajmowana, jak z tego co zauważyliśmy, przez kamperwany i kamperki. Już przyczepy też tutaj stoją. A tam są kolejne sanitariaty i miejsce, gdzie można umywać naczynia. I tam głównie już typowo pod kampery i kamperwany miejsca. Więc kemping wygląda tak mniej więcej, jak wam pokazałem. Dość fajny, nie jest zbyt duży. Parcele są spore. Dość fajnie, przyjaźnie, no i blisko plaży. Bo do plaży jakieś 10 minut na nóżkach. Tam jest wjazd, jak wam pokazywałem, tu jest taka restauracja. Do góry są też jakieś apartamenty, z tego co się zorientowaliśmy. A tu możecie zobaczyć, jest plac zabaw z tyłu. Jest takie boisko ogrodzone siatką do piłki nożnej, gdzie dzieciaki mogą sobie pograć. Tu jest stół do ping-ponga. Też zadaszenie z ławeczkami dla rodziców, tam jest jakiś kran ze zlewem, ławeczka, dwie huśtawki i zjeżdżalnia. Więc ogólnie tak fajnie zrobione. No i tu jest też zagrodzone, taką furteczką się to zamyka, żeby dzieciaki nie uciekały. Więc tak wygląda nasz kemping. A tu jest zrzut dla kamperów. Oczywiście automaty z kuleczkami. A tam jest restauracja właśnie. No i na kempingu, z tego co jeszcze wam nie mówiłem,
można wypożyczyć sobie rowery. A my idziemy sobie podpoczywać kolejny raz na plażę. Ponieważ dzisiaj Wigilia, potem trzeba coś przygotować skromnego. Mama ma jakieś pomysły, więc może coś wam pokażemy, jak będziemy jeszcze przyrządzać, przygotowywać. Także zostańcie z nami i oglądajcie do końca tego vloga. My aktualnie jesteśmy u nas już na kempingu tutaj w domku. Przygotowujemy się pomalutku do takiej małej wigilii. Zobaczcie. Robią się pierożki, łóżka. Barszczyk czerwony mamy. Mamy pierożki, nawet rybkę mamy. Także tak będziemy sobie tutaj powolutku spędzać wigilię. A z wami się żegnamy z naszych kuchennych tutaj przygotowań i zapraszamy na kolejnego vloga. Także do zobaczenia, na razie, cześć.